Cześć, witajcie. Krzysztof z tej strony. Dzisiaj zajechałem z kolegą do Iławy na plażę publiczną. No i będziemy szukać. Ja będę szukał przy użyciu wykrywacza metali, a kolega będzie nurkował. Cześć Rafał, jesteśmy w Iławie. Jak samopoczucie? Jak przygotowania do nurkowania? Samopoczucie do dupy, bo człowiek trzeźwy. Przygotowania do nurka na trzeźwo, no to co więcej gadać. Mieć nadzieję, że akcja zakończy się sukcesem i będzie dobry powód, żeby się nachlać i wtedy dobrze poczuć. Jak zawsze z poczuciem humoru, nie? No tak trzeba w tych trudnych czasach. Humor i pogoda ducha najważniejsze, bo resztę można kupić. Tak jest. Piasek, tak? No i to się tak zaczyna pod mostem, dopiero za mostem, nie? Aha. No tu twarde, ładne, piaszczyste dno. No tylko, że ciemno już tam, ciemno, półtora co? Metra, to już piwnica, nie? Rafał już siedzi pod wodą, a ja pójdę na brzeg i będę szukał wykrywaczem metali. Zobaczymy, kto więcej znajdzie. Zajrzyjmy do Rafała, co znalazł. Co znalazłeś ciekawego? To jest gitara, a tu prezentacja będzie później, bo się skoczyłem. Tak. Jeszcze mamy sporo powietrza. A jak wskazuje ten? Manometr. W tej chwili mamy jeszcze prawie 80 atmosfer. Głębokość to wiadomo, widać. Po pas. A ja cię podglądam cały czas, jak szukasz. Tak. Odejdę trochę od pomostku, bo przy pomostku jest dużo gwoździ kawski. Spróbujemy szczęścia tutaj. Trzymajcie kciuki. Rafał szedł pod wodę, a ja zacznę brodzić sobie wzdłuż pomostu. Nie lada atrakcją były tutaj te bąbelki, co się po tobie unosiły. Tu nie jeden chciał cię na ciebie naskoczyć. Brali cię za rybę. Domyślam się, że były snute teorie, czy lincz, czy karp. Także wiesz, z boku można było się uśmiać. Nie?
Domyślam się, bo takie bąble to niecodzienne zjawisko. Pozwolicie, że się rozkulbaczy. To co? Zapraszamy na małe podsumowanie. A ja pochwalę się tym też, co znalazłem w wodzie przy użyciu wykrywacza metali. Rafale, a właśnie trzymasz w ręcach Nocta Macro Pointer, tak zwaną skubę z małą cewką. Powiedz, jak się pracuje ją, jakby tym modelem pod wodą, bo ty używasz to pod wodę, ja natomiast to używam do penetracji jakichś starych pomieszczeń, murów. A jak to no, pracuje się w wodzie? No, całkiem przyjemnie, z tego względu, że kształt wykrywacza, jego ergonomia jest idealnie dopasowana do warunków podwodnych. Osobom nienurkującym no nie będę tłumaczył, bo to zbyt dużo by czasu zajęło, natomiast nurkujące osoby, dla których jestem sprzęt dedykowany, wiedzą, o czym mówię. Chodzi mi tu o specyfikę pracy pod wodą. Króciutki, czyli dobrze do przemiatania. Nie ma tego elementu odrzutu czy pracy na dalekiej odległości, gdzie widoczność jest praktycznie żadna na 3 metrach. Sygnał celuje w punkt, centralnie w punkt cewki, czyli to też jest istotne przy namierzaniu znaleziska. Praca pod wodą z wykrywaczem zupełnie się różni od pracy na lądzie i to nawet nie ma co porównywać. Namierzenie przedmiotu to jest najłatwiejsza część całego procesu. Wygrzebanie go z dna to jest już inna sprawa. Dzisiaj do tej zabawy używaliśmy zwykłe łopatki. Oczywiście ona się zupełnie nie nadaje do tej pracy. Jest potrzebne sitko. I wtedy, gdy ma się sitko, ten element, punkt namierzania pod cewką jest idealny, bo można po prostu wsunąć i szybko ten element, ten znalezisko znaleźć, wyciągnąć. Z tego, co się zorientowałem, ma 3 rodzaje sygnalizacji. Jest wibrator, jest sygnalizacja dźwiękowa połączona z diodą czerwoną i chyba łącznie wibracja i sygnalizacja razem. Wibracja bardzo dobrze się sprawuje, czuć wyraźnie pod ręką i słychać w wodzie ten wibrujący dźwięk. Dioda, no oczywiście jak tylko z dna coś podniesiemy, to niekoniecznie musi się sprawdzać dźwięk. Przy tym kakofonii dźwięków wydychanego powietrza może też się rozmywać, natomiast wibracja bardzo, bardzo dobra. Smycz elastyczna, bardzo fajna, przydatna, nie za długa, także nawet jak się wykrywacz wypuści, to gdzieś w zasięgu ręki jest, po smyczy można dojść. No a skuteczność zaraz zobaczycie. Pokażemy, co w tej butelczynie się kryje. No, my przystępujemy do podsumowania. Zobaczymy, co Rafał wyciągnął w wodzie, tak. A później wam pokażę to, co mi udało się znaleźć tutaj. Słuchajcie, jest tu trochę piasku, bo musiałem sobie tą butelkę po prostu zrobić balast, żeby mi nie uciekała z kieszeni. A i tak je dwukrotnie szukałem na dnie. To, co widzicie, to jest totalna prowizorka. Oczywiście specjalne warunki pracy wymagają też specjalnego, specjalistycznego sprzętu. To jest prowizorka sprawdzająca się bardzo fajnie, tylko trzeba ją upalować, żeby nie wylatywała. Ale to tak na marginesie. Zobaczmy teraz, co udało się znaleźć. Ja zaraz to przepłukam. Pewnie już wam się rzuca w oczy bardzo duża ilość żelaza, ale to jest zrozumiałe, gdyż ten wykrywacz nie ma dyskryminacji i no niestety trzeba się liczyć z dużą właśnie ilością przedmiotów stalowych, ale tak jak powiedziałem, specjalne warunki wymagają
specjalnego sprzętu, specjalistycznego sprzętu. I oczywiście mam już pomysł na to, po prostu magnes neodymowy, ale zobaczmy, co udało się znaleźć. Odłożymy kolorek oddzielnie, dużo go nie ma. Zaraz też swoją teorię wyłożę. Są też jakieś rzeczy użytkowe, kluczyk, podkładka. Miał być pierścionek zaręczynowy, jest podkładka. Drugi kluczyk. Pokaż ten swój pierścionek zaręczynowy. No historia zna, że się jeden nakrętką oświadczał i został przyjęty, więc może i uda się na obrączkę. Słuchajcie. No o klasie każdego wykrywacza, jak wiecie, świadczy jego czułość i głębokość. No głębokości wam nie pokażemy siłą rzeczy, chyba że może na nagraniach, ale uwierzcie mi, że wiele sygnałów musiałem po prostu zostawić, gdyż tą łopatką nie szło się dokopać w tym twardym dnie. Natomiast jeżeli chodzi o czułość, zobaczcie, że jakie elementy, tu gdzieś była też, powinna być wsuwka do włosów, no może uciekła, ale zobaczcie jaką drobnicę stalową, bo stalową, ale przecież gdyby to był kolor aluminium, czy tu zresztą chyba jest kolor, tak, tu mamy miedziane druciki, to jest miedź, ona jest oczywiście czarna, ale o, po przełamaniu widać, że to jest miedź. Takie drobne elementy ten wykrywacz wykrywa i na takie reaguje. No, na byka nie będzie, ale na jakieś słabą orężadę, a nie, będzie, nawet na piwo 3 złote. No mówiłem wam, że na trzeźwo nie idzie, no to... Słuchajcie, większość czasu spędziłem tu na płytkiej wodzie, żebyśmy mogli też skręcić trochę materiału w przejrzystości wody. Będzie to tam na filmikach widać. Z tego też względu mało tych przedmiotów kolorowych. Dlaczego? No bo szczury lądowe z wykrywaczami po prostu przeczesują te tereny. Dopiero kiedy zszedłem tam głębiej, poza zasięg normalnego wykrywacza, zaczęły się pojawiać kolorki. No oczywiście dużo ich nie ma, ale też dużo czasu pod tą wodą nie spędziłem. Wydmuchałem raptem 80 atmosfer. Także uważam, że i tak na tą chwilę i na takiej plaży ilość przedmiotów, ilość sygnałów pozyskanych, gdyż wiele elementów musiałem zostawić, bo nie mogłem się dokopać albo ich zlokalizować. Tak jak powiedziałem, potrzebne jest sitko koniecznie do zrobienia, ale jestem zadowolony. Niestety nie srebro. Jestem zadowolony, także mogę szczerze ten sprzęt polecić. Ja nim jeszcze się pobawię kilkakrotnie, tylko przygotujemy się lepiej sprzętowo, czyli jakieś sitko, lepszy pojemnik i zobaczymy, co wyjdzie. Także widzicie, jak wygląda. Dla porównania, na moich wcześniejszych filmach możecie zobaczyć, jak wyglądają poszukiwania w wodzie przy pomocy wykrywacza i sita. To jest zupełnie inna specyfika, tak jak tutaj Rafał wspomniał. Ja wam pokażę, jak chodziłem dosłownie może z 30 minut, co ja znalazłem. No też Rafał, monety perelowskie, u mnie to samo, jedna złotówka, jakiś krążek, kapsle, zrywki i drobniaki, gdzieś jeszcze jedną, pewnie w torbie jeszcze jedną 10-groszówkę mam. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby bardziej się spotkać, żeby był jakiś fan, bo dawno się nie widzieliśmy, no i żeby miło spędzić czas. Może nie przy piwie, bo to nie ten czas, ale w wodzie na poszukiwaniach. My wam podziękujemy. To myślę, że z Rafałem nagramy jeszcze nie jeden filmik. Wam życzymy sukcesów, a my co, pakujemy się i zbieramy do domu. Tak jest. Także do zobaczenia w kolejnym odsłonie.